Halo, halo, witam Was moi drodzy w kolejnym materiale na naszym kanale w prognozie wieczornej. Zobaczymy co tutaj ciekawego będzie działo się w kolejnych dniach, szczególnie w weekend. I od razu Wam powiem, będzie cieplej, będzie przyjemniej. Jak macie możliwość, myjcie groby, ogarniajcie wszystko co trzeba na zewnątrz, na dworzu, na polu. Nie wiem jak się gdzieś tam mówi, dajcie znać w komentarzach jak u Was się mówi na zewnątrz. U nas się mówi na dworze, bądź na dworzu, więc... Ogarniajcie co tam potrzeba i cóż. Yy, I czekamy na ochłodzenie, które przyjdzie oczywiście po 2 listopada. Natomiast zanim to nastąpi, mamy w tym momencie wzrosty temperatur, ale jeszcze za moimi plecami zdjęcia satelitarne, które przedstawiają oczywiście mgły. Te mgły w godzinach porannych bardzo mocno zaznaczały się w Polsce wschodniej, przede wszystkim w województwach północno-wschodnich, centralnych, również na Południowym Wschodzie, punktowo też one występowały, i w tym momencie, jak sobie zmienię ustawienia, i możemy zobaczyć, że tych mgieł jest całkiem dużo. Ale już gdzieś w okolicach chociażby łodzi, już tych mgieł nie ma. Punktowo występują oczywiście te mgły na Kaszubach i również w okolicach Szczecina, tylko tu już się uniosły. Mamy tutaj przede wszystkim zachmurzenie. No i cóż, sprawdźmy sobie, czy te mgły będą dalej nas męczyć. W kolejnych dniach od razu powiem, że tak, więc jeżeli chcieliście tylko tej informacji, to już te informacje macie. Będą mgły w nocy nad ranem przymrozki, ale będzie też ciepło w dzień, więc tak to wygląda. A jeżeli chcecie obejrzeć dalej, Moje tutaj gadanie to zapraszam was serdecznie i zaczynamy tym razem od soboty i od polegał potencjału na wysokości 5,5 km, no i widzimy, że my jesteśmy tutaj w tej fali, jesteśmy bardzo ładnie tutaj po stronie wschodniej tej fali widzimy Dolinę Potencjału, które sięga wysp brytyjskich generalnie znajduje się w okolicach Islandii, to będzie powodowało, że do nas. Będzie napływało całkiem przyjemne powietrze. Te powietrze będzie płynęło sobie bardzo ładnie z południa i to jest dobra informacja dla nas. To jest dobra informacja dla nas i to warto naprawdę wykorzystać. Cieplej będzie w Niemczech, ale również cieplej będzie, też między innymi w Polsce. Chłodne powietrze czai się gdzieś tutaj nad północną częścią Oceanu Atlantyckiego i ono w końcu spłynie do nas. Spłynie do nas właśnie 2 listopada, ale zanim to nastąpi, mamy jeszcze taką chwilę oddechu z tymi całkiem przyjemnymi temperaturami. Problem w tym, że w nocy będą przymrozki, problem w tym, że w nocy będą mgły. Zniżarzamy się do wysokości dwóch metrów. No i co my tutaj widzimy? Widzimy wyż kselat z ciśnieniem 1030 hektopaskali. Wyż ten będzie znajdował się nad już Ukrainą, ale mimo wszystko on będzie wpływał jeszcze na pogodę w Polsce jak najbardziej. Kolejny niż będzie zbliżał się do wybrzeży Hiszpanii oraz wybrzeży Francji. No i jeszcze mamy niż, który utworzy nam się gdzieś w okolicach Majorki. Więc wygląda to dosyć, dosyć intrygująco. Tak jak wspominałem, to cieplejsze powietrze będzie dopływało do Niemiec, do wschodniej Francji, do zachodniej południowej Polski. No i sprawdźmy, jaka będzie w nocy pogoda. W nocy, w pierwszej części nocy, będzie w wielu miejscach kraju bezchmurne niebo, ale już po północy zaczną tworzyć się znów mgły, tym razem południowy wschód i wschód kraju w mgłach, również północny zachód i zachód polski w mgłach. Te mgły będą dosyć mocno znów ograniczały wilgo... widoczność, wilgotność, widoczność. W Polsce wschodniej zaznaczyłem jeden obszar, tutaj trzeba bardzo uważać właśnie na te gęste mgły które będą występowały do godzin przedpołudniowych bądź nawet południowych, a drugi obszar to jest obszar Polski zachodni, północno-zachodni, tutaj również te mgły będą występowały. Kolejna sprawa to temperatury. No i tutaj mamy dwa obszary. Polska zachodnia z temperaturami do 10 stopni Celsjusza. Najchłodniej na tym obszarze będzie w województwie zachodniopomorskim, pomorskim, tam 8-9 stopni Celsjusza. I drugi obszar Polska Wschodnia. Wschodnie województwa tutaj na wysokości 2 metrów w okolicach Zamościa temperatury już mogą spaść do minus 2 stopni Celsjusza. Ale wszystko wskazuje na to, że będzie od 2 do 5 bądź 6 stopni Celsjusza w Polsce Wschodniej. Ale przy gruncie te temperatury spadną poniżej zera i to całkiem konkretnie. Od minus 3 stopni Celsjusza w okolicach Zamościa do minus 1 stopnia Celsjusza w okolicach Białego Stoku do 1, 2 stopni Celsjusza. W województwach wschodnich zrobi się też chłodniej tam gdzie będą mgły na północnym zachodzie, od 1 do 3 stopni Celsjusza. Przy gruncie mogą być przymrozki. W związku z tym, znów wydałem ostrzeżenie, jeśli chodzi o przymrazki dla, dla województw południowo-wschodnich i wschodnich. Tutaj przymrozki będą połączone z mgłami. To będzie powodowało, że punktowo, nie wszędzie, ale punktowo, w nieckach, w jakichś miejscach, gdzie te chłodne powietrze mocniej osiada, będziemy mieli bardzo śliskie. Punkty na drogach, więc tu bardzo mocno uważamy. W okolicach Łomży, skąd ja tutaj teraz w tym nadaję, chociażby zakręt w Konarzycach na obwodnicy Konarzyc, jest takie miejsce, że właśnie gdy mamy niskie temperatury i gdy mamy właśnie do tego jeszcze mgłę, po prostu tam jest ślisko. Tam jest ślisko, mimo tego, że na innych obszarach nie ma. Dużo takich miejsc mogę wymieniać, bo dużo jeżdżę po Polsce. Wy też jeździcie, to pewnie takie miejsca znacie. Również na zachód od Bydgoszczy możliwe są spadki temperatury i możliwe są też. Yy, owe przymrozki, które w połączeniu z mgłami spowodują, że będzie ślisko. Wiatr słaby, od 10 do 20 km na godzinę praktycznie w całym kraju. Mocniej w górach trochę powieje, ale to też tutaj w okolicach Jasienika 60 do 80 km na godzinę. Sobota powolny spadek ciśnienia, 1024 ha i 1025 ha w okolicach Bieszczad. Niższe ciśnienie w Polsce północno-zachodniej, 1019 ha. No i Powinny odpuścić koło godziny 11-12, punktowo nawet 13, wtedy w wielu miejscach kraju powinno się przejaśniać, ale jeszcze w Polsce południowej, północno-wschodniej, mogą pojawić się może pojawić się zachmurzenie. Oczywiście na krańcach północnych słabe opady deszczu też są możliwe. Około godziny 6, 7, 8 i 9 rano najwięcej mgieł, a więc najsłabsza widoczność w, w województwach północno-wschodnich, ale też w województwach również zachodnich, tutaj zaznaczonych na kolor fioletowy. Natomiast w godzinach południowych, czyli około godziny 12 nadal Punktowo te mgły mogą występować w województwie zachodniopomorskim oraz w województwie podlaskim. Na to też zwróćcie uwagę. Po bardzo chłodnym poranku temperatury zaczną wzrastać, ale i tak w maksymalnym momencie dnia będzie 6-7 stopni Celsjusza na krańcach wschodnich, natomiast na krańcach zachodnich nawet do 20 stopni Celsjusza. Więc bardzo fajnie, bardzo przyjemnie, bardzo ciepło. No i wiatr już będzie zdecydowanie słabszy. Maksymalnie powinien na południowym zachodzie do 20 bądź 30 km na godzinę. Niedziela to znów w nocy mgły, w dzień przejaśnienia, od zachodu będzie zbliżała się strefa opadów, deszczu, temperatury w niedzielę bardzo wysokie, nawet do 21-22 stopni Celsjusza w Polsce południowej, tutaj będą bardzo przyjemne temperatury, wiatr do 50 bądź 60 km na godzinę na południu i poniedziałek 28 to już wzrost zachmurzenia, szczególnie w Polsce południowej, zachodniej, północno-zachodniej, ale bez większych opadów nadal. Na południu od 14 do 16 stopni Celsjusza, na północy chłodniej, od 10 do 12 stopni Celsjusza i już widzicie, że po prostu jest chłodniej. Już to będzie pierwszy z tych chłodniejszych dni. Wiatr zacznie mocniej owiarć na wybrzeżu do 40 km na godzinę. A ja Wam wszystkim dziękuję. Komentarze są Wasze. Widzimy się w kolejnym materiale.